Tak, to prawda. Dziwne. To kombo w przypadku... Ej, mamy. Okej. Okay. Klasik. Narzekałeś, gdzie twoja Rek'Sai? No jest, całe szczęście. Na biało. Ale chciałem skończyć wątek Lee Sina. Zobaczcie na to. To jest taka dziwna i dobra i słaba gra dla Lee. Cieszę. Oho. Wygląda na to, że Iron Wolves ma dwóch leśników. Tak. No tutaj po jednym flashu, flash za flash kolejny, ale jeszcze jest Adi, żeby ratować, ale Leonatis nie odpuszcza. Pierwsza krew trafia do Topelnera Iron Wolves dla... Będzie Adi w okolicy? On stoi w miejscu. No właśnie, żeby nie mógł go Heshero zobaczyć na swoim sonarze. No jest nie da ruszyć. No jest problem, za dużo obrażeń, za dużo efektów kontroli tłumu. Heshero, teleportacja dostępna, no ale ta fala on... Ładnie, może zdążyć nawet, on jest w takim miejscu. No ale to wciąż, to jest dodatkowe eliminacja dla Armag Teamu i to dla Adiego. Tak. To było wręcz w darmowym momencie. Zobacz, że Leonatis nie za bardzo ma jak nawet na to odpowiedzieć. On jest cały czas w swoim lesie. Eli Wood już zainwestował umiejętność ostateczną. Piórka od Sevensa ściągnięte. No tak o, nikt nimi za bardzo nie oberwał. Wymiany na bocie trochę chaotyczne, ale jednak duży cooldown został spalony przez wspierającego Iron Wolves. Prawda. Heshero widzę po nim mapie, już pod sofce, nie wiem dokładnie ile tam stracił, ale kolejny ściągnięcie piórek, Yashiro musi palić swojego klęsa, jeszcze jest Adi, ale Yashiro bezpieczy pozycji, no właśnie, Ziti, Leonatis, znowu ten duet ratunkowy na bota, Iron Wolves tutaj wpada, Mille Magic też po swoim błysku, kolejne ściągnięte piórka, pole magnetyczne, jeszcze teleportacja, cyk, tika timer, pojawia się Matrix, Counter-Strike zagrane, Iron Wolves zaszlachtowane na bocie. Many jeszcze nie ma swojego Tibersa, to bardzo ważna umiejętność, a Heshero w niego wchodzi. Dopany jednak przez Matrixa. Ten smok zostawiony, pojawia się Adi, on go może ściągnąć na swoje konto, ale czy Leonatis będzie miał lepszego smajta? Dokładnie tak się dzieje. To jest drugi, bardzo ważny smok dla Iron Wolves. Oni teraz próbują odwracać. Many pobuje tego planta, ale leci do góry, a nie na drugą stronę. Ale czy wystarczy tego wyrażenia? Wystarczy, Yashiro leci dalej. Ale Alior jeszcze jest po drugiej stronie. Heshero, żeby jeszcze na pewno zabezpieczyć tę eliminację. Ale czy Alior powiedział tutaj ostatnie słowo? Seven ściąga pióra, double hit dla niego. Udaje się zabić Yashiro, pole grawitacyjne go stunuje. Iron Wolves musi uciekać, tylko pytanie, czy dadzą radę to zrobić, Bielito? Heshero, Leonatis na Sevensa i Adiego, 2-2, ale czy to wystarczy? Podbity zostaje Adi. Breaker, bardzo dużo od Rek'Sai, ale jeszcze więcej jest tutaj ten kopniak od Adiego, Leonatisowi. To jest Ivern, tych obrażeń nie wystarczy. Double kill dla leśnika Alior Banku. A więc znowu mamy obiekt dla Iron Wolves. Iron Wolves mają wizję, tam jest kontrol postawiony, także kontrolują też stan punktów zdrowia tego Barona Shora. Wierzę, że oni będą chcieli to tak po prostu flipnąć. No najwidoczniej będą chcieli myka, bo to jest ekstremalnie szybki wjazd od Iron Wolves. To jest wyeliminowany Mille Maciek. Tak samo nie ma już Manego. Adi Sevens, Matrix, na nich spoczywa reszta tej odpowiedzialności. Eli Wood wchodzi, podbija Sevensa, pióra ściągnięte, ale Ultimate odpalony. Żelazny Wilki, no lewka wzowka, Ziti, on odkopnięty w drugą stronę. Adi siedzi mu na ogonie, ale Heshero w międzyczasie zagryza Sevensa. Adi żyje jako jedyny z tej drużyny. Może się Leonatisa uda się znaleźć, nic bardziej mylnego. Triple kill, Heshero kończy te walki. No i wejście. Skoro mowa o tempie, to ten Baron spada naprawdę bardzo szybko, ale Iron Wolves już tutaj są, ale bez Zitiego, tego Wiktora jeszcze tutaj nie ma. Eli Wood na szpicy, tam kontrolowany. 400 HP, kto to weźmie? Sevens finalnie z tego ściągnięcie piórek. Ależ to było bliskie. Dopiero teraz dojdzie nam Wiktor do tej walki, ale ja nie wiem, czy Alior w tym momencie już nie jest za bardzo rozpędzone. Wzięli Barona, jeszcze dwie eliminacje. Iron Wolves, co prawda też dwie, ale dalej nie pogonią. Nie uda im się zdobyć nic więcej. Najważniejsze dla Alior Bank Teamu, ten Nashor jest zachowany na więcej niż jednej postaci. Przede wszystkim patrzę w kierunku Jaxa. Zaunuje Mille Maciek'a, żeby ten nie mógł wlecieć ze swoją burzą. No Adi będzie musiał wygrać ten pojedynek na smite. Leonatis już raz się popisał w tym meczu, ale pytanie, czy w ogóle wejdzie? Świetnie skoordynowane z piórkami. To jest smoga Alioru, Eli Wood zaczyna tę walkę, nie chce podbicie, Mille Maciek próbuje kontrować. Nie da mu to za dużo, Yashiro go zgarnie właśnie na swoją korzyść. Alior próbuje się chyba stąd wymeldować, ale wchodzi Many. Poleciał klęs, Adi jeszcze z kopem, kopę Leonatisa. To nie był Ziti, to Yashiro, oni byli wszyscy ozłoceni. Adi jeszcze próbował, a ten Sterak wyratował mu życie. Yashiro bardzo mocno bity, nie ma za bardzo już chyba tutaj jak walczyć. Leonatis, ha, ale ścięte zostaje to Ziti jest trafiony. Many go spalił z maski! Iron Wolves! To wyglądało już nie najgorzej, że... Wala. Teraz jednak skontrowany przez Alistara. Ale... Rzucają nim strasznie, Bialito. Ale zobacz, Many próbuje stopować, ratować swojego leśnika. Ziti to mu się uda, ale ta burza od Wiktora zadaje naprawdę bardzo dużo obrażeń. Gdyby tam była czapka... Sevens poza pozycją. Heshero leci dalej. Zagrana ta Rek'Sai. Jeden, zaraz drugi, może jeszcze trzeci. Przekopuje się, podbija dalej Manego. Ważny ultimate, który nie kupił tutaj aż tak wiele przestrzeni. Mille Maciek szuka przeciwnego midlanera. Zdestynowany, dołącza tutaj do niego jeszcze Matrix. Próbują go zabić, ale nie wystarczy tych obrażeń. Ziti, to on zagrał im na w tym momencie. To prawda, poświęcają Eli Wooda, próbują zabić Mille Maciek'a, tylko obrażeń wystarczy. Ale jeszcze Adi, jeszcze Many, jeszcze Sevens.
To jest trójka najgroźniejszych zawodników Valor Banku. I przewaga jednego zawodnika. Adi próbuje tutaj zainicjować. Piękne kopnięcie, ale czy znajdzie tutaj eliminację? Oj, znajdzie Adi, znajdzie też Sevens. Yashiro próbuje skakać tym Killer Instinctem, tego nie wystarczy. Keshero próbuje podbijać, próbuje zabić. Manego się uda, ten Sterak, on go nie wyratuje. Adi ma za dużo HP i od razu szybki odwrót biału na Tisa. Pięciu żelaznych wilków wyrżniętych. Więc Yashiro, mimo to, że w stanie z Zitim, nie sądzę, żeby to wystarczyło. Tych obrażeń w Nexus jest po prostu za dużo. Ta budowla jest zbyt miękka. Valor Bank pokonuje Iron Wolves. No, powiem ci tak, Bieli, to było trochę ostrzeżenie od